W dzisiejszym odcinku naszego programu o tym, czy możliwy jest miks tradycyjnego produktu z innowacyjnym podejściem do sprzedaży, porozmawiamy z prezesem grupy Golden Mark, Wojciechem Kazimierczakiem. Panie prezesie, grupa Golden Mark to tak naprawdę kilkanaście spółek handlowych, również za granicą. A zaczynaliście od sklepu internetowego? Rzeczywiście od początku bardzo mocno stawiamy na e-commerce, na obecność w internecie. Chociaż równolegle rozbudowywaliśmy sieć oddziałów stacjonarnych. To jest istotne, to połączenie tych dwóch kanałów. Czyli to od samego początku było internet i wiadomo, no e-commerce, czyli handel tak naprawdę przyszłości i ta taka sprzedaż początek tradycyjna, to był tak? Pierwszy oddział i sklep internetowy. No obecnie już 16 oddziałów w całej Polsce, no i rozbudowane kanały e-commerce. Ale nie zaczynaliście jako grupa Golden Mark, czy jako marka Golden Mark, prawda? To była Mennica Wrocławska. Tak, no Mennica Wrocławska, nasza firma jest z Wrocławia, nawiązujemy tym do już wielowiekowej tradycji menniczej wrocławskiej. Jesteśmy oczywiście dumni z tego, że jesteśmy z Wrocławia. Ta marka Mennica Wrocławska cały czas funkcjonuje. Natomiast Golden Mark jako brand, który pojawił się kilka lat temu, no jego funkcją jest wyjście bardziej na rynki międzynarodowe. To jest brand bardziej uniwersalny, bardziej zrozumiały. Ale fundamentem działalności całej grupy dalej jest i będzie złoto. Złoto, sprzedaż metali szlachetnych. No to tradycyjny taki produkt. Czy macie pomysł na to, jak podejść do niego w innowacyjny sposób? Czyli na przykład rozumiem sprzedaż czy innowacyjne podejście do złota więcej niż sztabkę, którą fizycznie każdy może trzymać w domu. Czy tutaj, jak to wygląda, jakie to jest też pole, jaki jest popyt na tego typu produkty? Oczywiście oparte na złocie, cały czas się trzymamy złota. Popyt cały czas rośnie, rynek rośnie bardzo dynamicznie, chociaż ma cały czas jeszcze bardzo duży potencjał wzrostowy, jak popatrzymy na sąsiednie Niemcy, gdzie gospodarka jest siedmiokrotnie większa, a rynek jest blisko 20-krotnie większy, jeżeli chodzi o złoto inwestycyjne, no to tutaj potencjał do wzrostu w Polsce jest. Niemniej na przestrzeni ostatnich 5 lat te wzrosty w Polsce były również spektakularne. Jeżeli chodzi o innowacyjność, no na pewno w Polsce taką innowacją było właśnie połączenie sprzedaży tak w sumie tradycyjnego produktu, jakim jest złota sztabka czy moneta lokacyjna, połączenie sprzedaży internetowej i stacjonarnej, czyli mocne postawienie na e-commerce i równocześnie rozbudowa naprawdę dużej sieci oddziałów w całej Polsce, tak żeby klienci mieli okazję zobaczyć ten produkt, zawsze przyjść do oddziału, zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Cały czas szukamy nowych sposobów dotarcia. Myślę, że taką bardzo ciekawą formą sprzedaży złota inwestycyjnego, a konkretnie sztabki uncjowej, jest nasz serwis Gold Saver, gdzie każdy z klientów może kupić sztabkę złota niejako na raty, w uproszczeniu mówiąc, czyli może wpłacić co miesiąc na przykład kwotę i kiedy chce, jaką chce kwotę, ona jest od razu zamieniana na złoto. Jak uzbiera pełną sztabkę, to ją sobie odbiera. A jakby miał Pan ocenić podejście Polaków do złota, to ono jest takie zachowawcze, sceptyczne, czy widać, że na przykład Polacy zyskują coraz więcej zaufania do złota? Nie wiem, jak to wygląda na przykład w Niemczech, no ale zakładam, że tam jednak to podejście jest inne, skoro cieszy się ono większą popularnością. A czy tu w Polsce się coś zmienia pod tym względem? Skoro cały czas rynek, bo mówi Pan z jednej strony, że rozwija się i to się zmienia, ale z drugiej strony jest jeszcze spory potencjał do wykorzystania, więc być może wynika to właśnie z faktu, że Polacy jednak jeszcze do złota tak nie bardzo są przekonani. Świadomość rynku niewątpliwie rośnie, rośnie dość mocno. Ja myślę, że złoto jako produkt, on zawsze się cieszyło takim zaufaniem. Złoto jest pewnym synonimem zamożności, stabilności, takiej solidności. Ale też bezpieczeństwa, prawda? Bezpieczeństwa finansowego jak najbardziej. Myślę, że największą barierą taką, jeżeli chodzi o świadomość Polaków, nie tylko Polaków, jeżeli chodzi o złoto, to jest takie przekonanie, że złoto inwestycyjne to jest produkt dla bogatych. Tak, że tylko bogaci mogą sobie pozwolić na zakup złotej sztabki, że jak słyszę złoto, no to
To jest oczywiście świetny produkt, ale nie dla mnie. No, i w tym kierunku, chyba w kierunku przełamania tego mitu tak naprawdę, no, idą nasze działania edukacyjne przede wszystkim. W ofercie mamy sztabki od 200 zł, więc to jest, już wspominałem tą formę Gold Saver, gdzie każdy może sobie wpłacać 50 zł miesięcznie i uzbierać sobie złotą sztabkę. W moim przekonaniu to jest tak, że właściwie każda polska rodzina powinna jakieś złoto mieć jako pewną takie zabezpieczenie przyszłości finansowej, taką swoistą polisę finansową, ubezpieczeniową. Szczególnie w czasy, w których żyjemy, prawda? Nie? Tak, no złoto szczególnie pokazuje swoje walory w takich czasach niepewności, braku stabilności ekonomicznej czy politycznej. I w tym kierunku idą nasze działania, żeby pokazać, że to jest produkt dla każdego. To jest taki bardzo płynny, bardzo demokratyczny produkt i ta fizyczność. To ja w takim razie zapytam, skoro ten produkt, czy w ogóle podejście do złota jest rzeczywiście w takiej fazie intensywnego rozwoju, to jakie złoto, znaczy co najchętniej kupują Polacy, jeśli chodzi o złoto? Czy rzeczywiście te sztabki, które trzymają w domu, czy może są to jakieś produkty inwestycyjne oparte na złocie, czy pakiety funduszy, które inwestują w złoto? No rzeczywiście takim najbardziej popularnym produktem jest sztabka o wadze jednej uncji. Ta jedna uncja to jest taka dobra waga, bo tam kolejne produkty bardzo blisko to są monety też o wadze jednej uncji. Więc to jest taka najpopularniejsza waga, najpopularniejsza ilość złota, która jest kupowana przez Polaków. Myśmy w zeszłym roku sprzedali około 70 tysięcy sztabek i monet. Więc to już, no to pokazuje, że rzeczywiście ten rynek rośnie i te produkty cieszą się coraz większą popularnością wraz ze wzrostem świadomości, tak jak wspominałem, przede wszystkim o tym, że to jest dostępne, że tak naprawdę każdy może przyjść do sklepu, obejrzeć i kupić sobie złotą sztabkę czy monetę jako takie zabezpieczenie finansowe. Czyli myślą Polacy w momencie, kiedy zdecydują się na zakup złota, o tym właśnie tej długoterminowej sumie, prawda, w perspektywie zakupu złota, inwestowania, bo to też patrząc sobie wstecz, jak wyglądała cena złota, jak się kształtowała, no to im tak naprawdę dłuższy termin, chyba tym jakaś większa szansa na zysk, prawda? Bo to zabezpieczenie to z jednej strony, ale myślę, że gdzieś tam w głowie każdego z nas tisie ta taka no, chęć zarobienia na tym złocie, prawda? No, z pewnością. Chociaż my w tych naszych działaniach edukacyjnych podkreślamy mocno, że na złoto, szczególnie złoto fizyczne, nie należy patrzeć jako na taki produkt, na którym się spekuluje. To jest jednak warto patrzeć w perspektywie długoterminowej i tą najważniejszą cechą złota powinno być to, że ono zabezpiecza tą przyszłość finansową. To jest taki produkt, który w czasach niepewnych zawsze tą wartość będzie trzymać. To jest główna cecha. Oczywiście zdarzają się takie okresy, kiedy nawet w krótkim okresie złoto daje ciekawe zyski, ale to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. A proszę mi powiedzieć mocno, rynkowi z Waszej perspektywy szkodzą takie przypadki takiej jednej firmy z Gdańska, o której pewnie Pan słyszał. Chodzi mi o to, czy taka afera, rzeczywiście Wy widzicie to w dynamice sprzedaży, że mimo, że tak naprawdę ona ze złotem miała tak na dobrą sprawę niewiele wspólnego, to podejrzewam, że nie pozostała bez wpływu na rynek i na podejście czy na zaufanie do złota, bo przecież tak naprawdę, no tak jak było w przypadku funduszy inwestycyjnych, które oberwały kryzysie i to zaufanie do funduszy, aczkolwiek z innych powodów, nie oszukujmy się, zostało mocno nadwyrężone. Czy w przypadku złota i takich afer jest podobnie? Czy było? To na pewno ten przypadek firmy Amber Gold. To pokazuje po pierwsze, że rzeczywiście no, złoto to jest taki synonim solidności i bezpieczeństwa i to zostało wykorzystane właśnie w celach marketingowych, bo Amber Gold ze złotem fizycznym oprócz marketingu no, nic wspólnego nie miał. Więc z jednej strony to pokazuje, że sam produkt cieszy się jakimś taką popularnością. Natomiast afera Amber Gold tak zwana, no niewątpliwie odbiła się na postrzeganiu branży jako takiej i szczególnie ci klienci, którzy już rozumieją produkt, już są świadomi, wiedzą, że tu chodzi o zakup fizycznego złota, metalu, który później się odbiera fizycznie, to oni to wszystko rozumieją. Natomiast ci klienci,
potencjalni, którzy jeszcze nie dokonali tego swojego zakupu, jeszcze może nie zdają sobie sprawy, że można kupić złoto w formie fizycznej, no to jest ta dodatkowa bariera do pokonania, taka świadomościowa, i tutaj jest potrzebna edukacja. My zresztą w tych naszych działaniach edukacyjnych, które prowadzimy, bo jedną z form na przykład edukacji rynku, jaką prowadzimy, są prelekcje w całej Polsce na tematy takie finansowe, oszczędzaniu, zabezpieczeniu kapitału, zabezpieczeniu finansowej przyszłości. Tam też mówimy, w jaki sposób zabezpieczać się przed takimi oszustwami, jak Amber Gold, jak jakieś takie piramidy finansowe, na co zwracać uwagę. To też jest element naszych działań edukacyjnych. Właśnie po to, żeby pokazać, że tutaj to złoto takie uczciwie dostarczane, dystrybuowane, produkt fizyczny, który no, takich ryzyk nie niesie. Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do waszej firmy. No, jest to bardzo ciekawy przykład. Zaczynaliście tak naprawdę no, jako mała firmka, jeśli można tak powiedzieć. Dziś jesteście całkiem no, potężnie działającą grupą. Ile osób pracuje? Jak tak naprawdę fizycznie jesteście dużą organizacją? I jakie też macie oczywiście plany na przyszłość? W chwili obecnej grupa zatrudnia ponad 120 osób. Mamy 16 sklepów w całej Polsce, plus centralę we Wrocławiu, która obsługuje również nasze projekty zagraniczne. Nie zamierzacie się z Wrocławia przenosić? Nie zamierzamy się z Wrocławia przenosić. Tutaj jest nam bardzo dobrze. Tutaj też chcemy budować takie centrum usług dla tych wszystkich naszych spółek, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, bo też mamy tego typu plany rozwoju. To też przy okazji powiem, cały czas oczywiście nasz zespół się rozwija, cały czas poszukujemy nowych osób do współpracy i tutaj myślę, że pole jest dość szerokie, bardzo mocno działamy, jeżeli chodzi o e-commerce, IT, rozbudowujemy swój własny dział IT, usługi księgowo-finansowe, więc tutaj na pewno będziemy się rozwijać, będziemy szukać nowych współpracowników. Co roku zwiększacie obroty tak naprawdę no, o całkiem przyzwoite kilkanaście procent. Myślicie, że będziecie w stanie taką dynamikę utrzymać w kolejnych latach? Nie obawiacie się, no na pewno jakoś monitorujecie i patrzycie pod kątem koniunkturalnym tego, co może się wydarzyć na rynku, bo podejrzewam, że to też wpływa przecież na waszą działalność. Czy tutaj macie jakieś oczekiwania, albo widzicie jakieś poważne zagrożenie, że miałoby się tutaj coś, co potem mogłoby się na przykład przełożyć na popyt, wydarzyć w najbliższych czasach, w najbliższej przyszłości? No, tak jak wspominałem, rynek w Polsce się rozwija dość dynamicznie, niemniej patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, to jeszcze nam bardzo daleko, więc tutaj potencjał do wzrostów jest duży sam w sobie, jeżeli chodzi o rynek, więc ja uważam, że jeszcze dobrych kilka, jeżeli nie kilkanaście lat będziemy gonić Niemcy, jeżeli chodzi o rynek złota, rynek metali szlachetnych. Tu jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o świadomość, bo wciąż przeważająca większość Polaków w ogóle sobie nie zdaje sprawy z dostępności tego produktu, tak łatwej dostępności. Że coś takiego w ogóle jest i można... Jest możliwe. Tak jak wspominałem na początku, no cały czas ten mit, że złoto to jest złota sztabka, to jest produkt dla bogaczy. I mnie cały na czas to nie stać po prostu. Więc ja nawet o tym nie myślę, bo to jest... Więc tutaj, jeżeli o to chodzi, to specjalnie się nie boimy, bo to jeszcze długi, długi czas tych wzrostów na rynku związanych z tym potencjałem widzimy. A dodatkowo sytuacja taka makroekonomiczna, polityczna na świecie no jest daleka od stabilności, nie widać żadnych szybkich rozwiązań, więc tutaj tym bardziej złoto będzie zyskiwać na atrakcyjności. I to jest trend, który się utrzymuje na całym świecie, to nie jest kwestia specyfiki Polski. I też no, mówi się o tym, że czy ja wiem, że myślicie o innych krajach, o ekspansji na inne kraje. Jakie kraje, jeśli możemy oczywiście się dowiedzieć i gdzie też u naszych najbliższych sąsiadów, pomijając Niemców, rzeczywiście jest też taki potencjał do wzrostu, jeśli chodzi o złoto? No, my mamy plany rozwoju sieci sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej. Przede wszystkim nas interesuje Europa Środkowo-Wschodnia. Mamy już pierwszy oddział zagraniczny w Estonii, w Tallinie otwarty. I
wszędzie na pewno e-commerce będzie bardzo istotnym elementem. A konkurencja na polskim rynku jest duża? Konkurencja na polskim rynku oczywiście jest. Wraz ze wzrostem rynku, czy zawsze po takim roku, gdzie te wzrosty są takie spektakularne, pojawia się też dużo takich małych firm. To już na przestrzeni ostatnich 7 lat, pewnie za 2-3 razy takie fale były, że pojawiały się jakieś takie małe firmy, mali dystrybutorzy. Oni później z tego rynku znikają, no ale to jest chyba naturalna taka konsekwencja, że o tym złocie coraz więcej się mówi. Ono też się kojarzy właśnie z zamożnością, z pieniędzmi, więc pojawiają się nowe firmy. Z drugiej strony rośnie też świadomość wśród klientów, żeby jednak wybierać takich dystrybutorów, którzy mają już pewną renomę, mają stabilność, mają tą sieć oddziałów, że można to przyjść, zobaczyć. Na przykład to już kilka lat temu w tej chwili takiej sytuacji nie ma, bo w tej chwili na przykład złota inwestycyjnego nie można sprzedawać na Allegro. Allegro już prowadziło taką politykę, że nie można tego sprzedawać, a w pewnym momencie była taka możliwość. Tam pojawiło się kilku takich sprzedawców, którzy nawet poniżej ceny giełdowej oferowali złoto, no później wiele osób straciło na tym pieniądze niestety. No ta świadomość, Polacy się uczą na błędach, ale się uczą. No to najważniejsze. Najważniejszym elementem w ogóle całego rynku jest edukacja. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Do zobaczenia. O inwestowaniu, oszczędzaniu, lokowaniu kapitału przeczytacie w kwartalniku MySaver i na www.mysaver.pl. W kolejnym odcinku naszego programu wrócimy do zapomnianego nieco tematu czy produktu Polisolokat. Zapraszam.